Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest dość dużą organizacją, która spełnia swoją rolę w systemie reprezentacji. Jest jedną z organizacji społecznych. W latach 80. wyobrażaliśmy sobie przemiany demokratyczne w ten sposób, że po prostu z tego typu organizacji środowiskowych, organizacji oddolnych utworzy się władza. Może nie tak to się stało, ale stowarzyszenie spełnia swoją rolę. Staramy się być aktywni, staramy się pisać listy z życzeniami tego, co naszym zdaniem mogłoby usprawnić zarządzanie kulturą, sytuację pisarza, sytuację twórcy. Bardzo serdecznie witamy na wieczorze poświęconym Janowi Józefowi Szczepańskiemu z okazji rocznicy jego śmierci. Jan Józef Szczepański jest po prostu dla Stowarzyszenia Pisarzy Polskich patronem, założycielem, osobą, bez której nie byłoby tego stowarzyszenia. Sergiusz, czy ty pamiętasz cokolwiek z początku? Bo ja nie, bo mnie jeszcze nie było w tym kręgu. Pamiętam wiele momentów i również przed stanu wojennego, a szczególnie później w stanie wojennym, dlatego że Jan Józef Szczepański, mimo że od tego się odżegnywał, to cały czas był naszym prezesem. Spotykaliśmy się w Krakowie na Heclu w jego mieszkaniu. Pod pretekstem Dni Skupienia odbywały się właściwie małe zjazdy delegatów środowiska pisarskiego niezależnego w Tyńcu u benedyktynów i tam się widywaliśmy. No później oczywiście ten zjazd założycielski. Już w 1988 roku mówiło się o tym, że powstaje nowa organizacja pisarska. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie się nazywać. Marian Grześczak, pamiętam, proponował nazwę Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i ta nazwa została przyjęta ostatecznie. Takie pierwsze ważne zebranie odbyło się w styczniu chyba 1989 roku. Było to w związku z planowanym okrągłym stołem. Już się czuło, że coś pod skórą się zaczyna dziać i że najlepszy dowód, że Związek Literatów, ten tak zwany Neozlep, który powstał po zlikwidowaniu naszego Związku Literatów, czuje się dość niepewnie. Oni tutaj na przykład w Domu Literatury niby urzędowali, ale koledzy, wśród nich miałem paru kolegów, mówili, że to jednak chyba będziemy musieli ten dom podzielić i że nie tylko PEN Klub, nie tylko Związek Literatów, ale jeszcze i wy, tak to określano, wy, to znaczy ci, którzy po prostu nie zgłosili się do nowego Związku Literatów, tego utworzonego po zamknięciu prawdziwego Związku Literatów. Ja pamiętam takie zebranie duże na Chorzej. To było jakieś mieszkanie, a właściwie lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego. I tam właśnie był Jan Józef Szczepański. To było takie formalne, duże zebranie zarządu jeszcze Związku Literatów Polskich, czyli przed rozwiązaniem związku. A tu już siedział komisarz. Jak mamy mówić o stanie wojennym, to jest niemożliwe. Bez powiedzenia dwóch słów o tym, co było przedtem. Bo trzeba powiedzieć o tym, że ten karnawał Solidarności to było z punktu widzenia literackiego wielkie wydarzenie. Pisarze ze swoją ciekawością, wrażliwością, wyobraźnią ten czas przeżywali bardzo, bardzo intensywnie. To znaczy przede wszystkim myśleli, mieli nadzieję, wyobrażali sobie przyszłość, czuli potrzebę obecności, czyli tu i ówdzie uczestniczyli, jeździli, mówili coś na rozmaitych spotkaniach, w rozmaitych środowiskach. Ja byłam w Ursusie. To wszystko w jakiś sposób narastało falą i potem spotkało się z tym, co ja określam jako cios i rana, to znaczy 13 grudzień, nagle stajemy na krawędzi nieznanego, stykamy się z fizycznym cierpieniem, z aktywnym złem, i na które jakoś trzeba dać odpowiedź. I oczywiście mamy gdzieś tam w genach odpowiedź dziadów i pradziadów i reagujemy na to jakimiś działaniami typu właśnie konspiracyjnego. To było kolosalne wydarzenie, z którego potem po latach tych kilku narodziło się stworzenie nowej organizacji pisarskiej, czyli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nie tak szybko. No, co ty? Mnie się to wszystko tak szybko zsunęło, że ja rozumiem. Nie pamiętam poszczególnych wydarzeń. Pamiętam spotkania w duszpasterstwie środowisk twórczych u księdza Niewęgłowskiego, u Świętej Anny, potem na Nowym Mieście, w tamtym drugim kościele Matki Boskiej. Wszyscy mieli w muzykach obrazki z Grötgera. Ale dokładnie. Chodzi o obrazki z Grötgera i poszli chłopcy w bój bez broni. Błyskawicznie w grudniu już, pod koniec grudnia i w styczniu jest tygodnik wojenny. Są jakieś maleńkie pisemka. Wezwanie, w którym ja jestem, jest Szaruga, jest Tomek Jastrun. Wychodzi już w 1982 roku, już zbiera się teksty. To znaczy jakby gotowość całego środowiska do tego, żeby nadal istnieć, pisać i wydawać. Podskórny nurt literatury polskiej działał, był bardzo popularny, był chętnie odbierany. Ludzie poszukiwali fatalnie wydanych na brzydkim papierze, brzydkim drukiem, ale jednak wydanych nowych, ważnych książek, ważnych takich pobudzających intelektualnie, ale i emocjonalnie, które mówiły prawdę. Tegośmy potrzebowali bardzo. Dlatego może 1989 rok jest takim jakby spodziewanym z jednej strony wydarzeniem, a z drugiej strony szokiem. Przecież my stajemy tutaj wobec tak innej rzeczywistości. Ty pamiętasz, jak to wszystko się dzieje? Pamiętam przede wszystkim bezdenną naszą naiwność, tak, i sięgającą chmur nadzieję. Będziemy, prawda, dobrze płatnymi rzemieślnikami pióra, stowarzyszanymi w potężnym stowarzyszeniu, a tamto jakieś stowarzyszenie, które nam narobiło krzywdy i wstydu w stanie wojennym, to ono zwiędnie, rozkruszy się, pył po nim nie zostanie. No nie do końca, bo jednak Jan Józef Szczepański napisał kadencję, który był naszym prezesem. I to jest taka jakaś natychmiastowa odpowiedź, pokazanie, jak jest likwidowany Związek Literatów i co się dzieje w ogóle w środku. I to pęknięcie, podział, prawda, na tą część, no powiedzmy, liberalną, wolnościową, demokratyczną i część, która jest związana z partią, bardzo często z ubecją, prawda, zostaje jakby odcięta od nas. Dlatego my chcemy mieć stowarzyszenie swoje. W czerwcu 1989 roku już było pierwsze zebranie w jednym z klasztorów w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, w takiej bardzo dużej sali. Wtedy tłum przyszedł, tłum pisarzy dosłownie. To na tym zebraniu mówiliśmy wprost, nie bacząc na to, że jest cenzura, że są agenci na tej sali, że to wszystko jest nagrywane przez nich. Mówiliśmy wprost, o co nam chodzi, o co chodzi i że przede wszystkim powinna powstać organizacja pisarska. Nowa, rzetelna organizacja pisarska, która skupi tych, którzy nie chcieli przystąpić do Neozlepu. Było to takie zebranie, na którym właśnie był typowy duch rebelii, prawda? No, nareszcie, prawda, szabla w dłoń. I osobiste moje wspomnienie, że do mojej czapki Jan Walc, który potem wkrótce też już odszedł od nas, zbierał pierwszy fundusz stowarzyszenia. Pamiętam całą serię spotkań, gdzie się ludzie kłócili o statut. Statut powstał w wyniku kłótni, ale powstał. W tym pierwszym okresie jednak ministerstwo dawało jakieś pieniądze. Przecież inaczej byśmy wszyscy pozdychali tutaj. Raptem mamy być samodzielni i się utrzymać. Mamy utrzymać ten gmach, remontować go, mieć na ogromne czynsze. Mamy utrzymać obory, które są zabytkiem i są nasza pisarska wyobraźnia nie obejmowała zjawisk rynku, zjawisk koniunktury, menadżmentu i tym podobnych rzeczy, bo po prostu to były pojęcia zupełnie dla nas obce. Minister Kultury i Sztuki, nie chcę wymieniać nazwiska tej pani, a zaczął zmieniać sytuację pisarzy i w ogóle sztuki w Polsce tak, że zaczęła ona działać na zasadzie liberalnej, co nie istnieje nigdzie na świecie z wyjątkiem Polski do dzisiaj. Wszędzie, na całym świecie, we wszystkich krajach, najbardziej nawet liberalnych, kultura jest otaczana opieką państwa, uniwersytetów, organizacji biznesmenów. Na kulturę łoży się z podatków, bo kultura to jest taki fundament bytu państwowego i bytu społeczeństwa i bytu narodów. Kiedy powstało nasze stowarzyszenie w 1989 roku, to chociaż nie zdawaliśmy sobie wtedy z tego sprawy, miało bardzo, jeśli się wolno tak wyrazić, sprzeczny charakter. Mianowicie, z jednej strony, choćby dlatego, że wybraliśmy sobie na zjeździe założycielskim prawie ten sam przecież zarząd, który był zarządem Związku Literatów Polskich przed jego rozwiązaniem przez władzę stanu wojennego, co siłą rzeczy stanowiło pewnego rodzaju i symboliczną, i organizacyjną kontynuację. A z drugiej strony przecież wiedzieliśmy świetnie, że to już ma być stowarzyszenie o wiele bardziej niezależne od władz. Ta niezależność była wręcz naszym sztandarem niż dawny Związek Literatów Polskich, który bywał niezależny ze względu na bardzo silną reprezentację opozycji demokratycznej w swoich władzach i wśród członków, a jednak organizacyjnie bardzo był od władz PRL-owskich uzależniony. Stowarzyszenie na samym początku, w 90 bodaj roku już, zaczęło wydawać książki, że my jako pisarze będziemy mieć swoje wydawnictwo. Powstała nawet Fundacja Piśmiennictwa Polskiego. Tak jest. Sam ją otworzyłem i sam ją likwidowałem, co było jednym z najtrudniejszych zadań tak w moim życiu, ponieważ nie było już ani grosza, były tylko długi. W 1999 roku skończyła się wszelka opieka państwa. To znaczy od tej pory ani ministerstwo, ani miasto nie dawało złotówki. Powiem tu rzecz może niepopularną, ale którą odczułem na własnym grzbiecie, kiedy próbowałem coś jako prezes załatwiać, że myśmy ewoluowali coraz lepiej, rozumiejąc rynek książki, hurt książki, kwestie promocji i tak dalej, ale jednocześnie ewoluowała też klasa polityczna, która widziała, jak mały z nas jest pożytek, jak mało jesteśmy ważni. Chciałbym powiedzieć z historii stowarzyszenia o kilku sprawach, z którymi ja miałem do czynienia. Pierwsza sprawa to było wydawnictwo, które powstało dość szybko, w 90 już roku. Nazywało się ono Chimera. Wtedy zostały uwolnione różne procedury gospodarcze, także można było łatwo założyć taką firmę, ale nie mieliśmy pieniędzy i Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury w małym stopniu, Ministerstwo Nauki dało pieniądze, z tym, że to był czas inflacji, gigantycznej, galopującej inflacji, że 5 zł to było 50 tysięcy, to tak wyglądało. Byliśmy ofiarami tego, wydaliśmy chyba 5 książek, tu mam jedną z nich, to są akurat Ludzie stamtąd Marii Dąbrowskiej opowiadania, które były w lekturach szkolnych. Były pisma, do których jednak mogłeś pisać i dostawać nędzne, bo nędzne, ale honoraria. bardzo szybko skończyły się wszystkie pisma. To, co powstawało, upadało równie szybko, bo wspaniały nowy nurt na przykład dla młodych też po 1,5 roku upadł, a było to pismo, które miało ogromne znaczenie dla wypromowania i wyciągnięcia wszystkich nowych nazwisk. Nasz tygodnik literacki, który usiłował łączyć starych z młodymi, brulionowców z no właśnie takim Januszem Maciejewskim, padło. Raptem cała masa pisarzy znalazła się w pustce. No. Potem było pismo Potop. Tak, no bo już to było po nas potop, dlatego że tygodnik literacki padł, a padł dlatego, że pieniądze były tylko na rok. Naszym szczęściem jest po prostu Dom Literatury w Warszawie, który odziedziczyliśmy wraz z 2 innymi stowarzyszeniami, z ZLP i Polskim PEN Klubem. Zarządzany jest ten budynek przez Fundację Domów Literatury. Niestety ten stan posiadania trochę się skurczył. Chciałabym tu powiedzieć przede wszystkim o sytuacji OBÓR. W trakcie reprywatyzacji środowisko literackie straciło najważniejszy dom pracy twórczej. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ma główną siedzibę w Warszawie i wiele oddziałów terenowych. Od dołu mapy Wrocław, oczywiście Kraków, który po Warszawie jest drugim środowiskiem literackim, zresztą bardzo prężnie działającym. Oni organizują Krynice poetyckie, takie zjazdy coroczne. Mimo straty głównego sponsora udało im się zorganizować jeszcze raz kolejną Krynicę poezji. Podobno w tym roku była niezwykle udana. Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn. Był też aktywny oddział w Szczecinie. Mam nadzieję, że to uda się odbudować. Aktywny jest Poznań, który prowadzi znakomite społeczne projekty związane z poezją. Nie powiedziałam jeszcze o oddziale w Lublinie. Bardzo aktywny Lublin, wydający książki, wydający serię poetycką. Bardzo wiele tam się dzieje. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ma bardzo znaczących członków i miało w przeszłości. Chwaliliśmy się bardzo Wisławą Szymborską i Czesławem Miłoszem, który dostał bodajże legitymację numer 1 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. A teraz okazuje się, że znowu mamy noblistkę Olgę Tokarczuk, która wciąż jest naszym członkiem, chociaż no, może nie bardzo aktywnym. Przez 20 lat nasze stowarzyszenie było członkiem takiego stowarzyszenia Trzech Mórz, które zarządzało domem na RODOS. My w tej chwili walczymy dalej o to, żeby umowa z merostwem RODOS została podpisana. Nasze relacje zagraniczne się trochę zmieniają, to zależy od też woli obu stron. Po naszej ta wola zawsze jest i otwartość. Jeden z naszych członków organizował wspaniałe wizyty na Węgrzech i relacje ze Związkiem Pisarzy Węgierskich. Rzeczą zupełnie szczególną była wizyta zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Związku Pisarzy Hebrajskich w Tel Awiwie. A potem przyjmowaliśmy kolegów z Izraela i koleżanki oczywiście tutaj. To była bardzo często wizyta w kraju, który pamiętają z lat młodości. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich współuczestniczy też w takiej imprezie corocznej, już od 20 lat się odbywającej, która nazywa się Dialog dwóch kultur. W okresie, kiedy Janusz Odrowąż-Pieniążek był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, doprowadził do powstania i wyposażenia Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Także Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu jest troszeczkę naszą wypustką, naszą polską i naszą SP-polską, pisarzy po prostu. Czynione są starania o to, aby Mikołaj Rej, który urodził się nad Dniestrem, miał jakąś tablicę na Liceum Krzemienieckim. Dzięki staraniom prywatnej osoby, pana Rodziewicza, krewnego Marii Rodziewiczówny, pojawiła się tablica dwujęzyczna upamiętniająca Hugo Kołłątaja i Tadeusza Czackiego jako twórców tej wspaniałej placówki oświatowej. Co roku staramy się też organizować przegląd filmów o pisarzach. Przez pewien czas odbywał się on tutaj w Domu Literatury. W tej chwili od kilku lat gości nas Prom Kultury na Saskiej Kępie. 4 lata temu prezes oddziału warszawskiego Małgorzata Karolina Piekarska wpadła na genialny pomysł, żeby stworzyć czasopismo nasze oddziałowe, warszawskie. Ze mną Piotr Milner-Wieckowski, wiceprezes, również wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i zastępca redaktor naczelnej, a także główny sprawca tego, że Podgląd wygląda tak, jak wygląda, ponieważ to jego mrówcza praca wydaje owoc w postaci czegoś, co jest później wydrukowane i jest taką mini książeczką. U nas w oddziale warszawskim SPP powstała w 2012 roku tak zwana, mówię tak zwana, bo nie jest to formalna instytucja, Warszawska Szkoła Pisania, która początkowo miała przez pierwsze 4 miesiące działania dotację miasta stołecznego Warszawy. Ta dotacja wystarczyła tylko na opłacenie kilku wykładowców i kilku wykładów właściwie nawet. I książki, którą teraz trzymam w ręku, to jest taka antologia tych ludzi, którzy zgłosili się i napisali niezłe teksty. My z tych kilkuset ludzi, którzy się przewinęli przez nasze spotkania, a było tych spotkań 57 do tej pory, braliśmy już 11 do Stowarzyszenia Pisarzy. To jest dużo. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy przy okazji wydania 3. antologii Warszawskiej Szkoły Pisania, którą my sobie tutaj nazywamy Stajnią Literacką. Cieszę się z różnych względów. Jak wszyscy Państwo wiedzą, 3 jest magiczną liczbą, bo mamy chociażby Trójcę Świętą, ale mówi się też do 3 razy sztuka. Tu praktycznie w każdym praktycznie numerze informujemy, że jest stajnia, że stajnia wydała już 3 antologie, z których na przykład ta, co jest pisane i ta pod tytułem Piszemy, to są antologie, które nie zawierają słabych utworów. To jeszcze przedstawiamy niektórych ludzi właśnie z tego kręgu na biesiadzie literackiej. Ale biesiada literacka ma szerszą formułę. Po pierwsze przedstawia kolejnego poetę, którego nazwisko przypominamy, że istniał taki. Tak, ludzie nie pamiętają, że istniał na przykład, nie wiem, to Jan Śpiewak, wybitny, wspaniały poeta polski, albo Józef Czechowicz. Nie słyszeli o takich ludziach, o takich twórcach. No to jedno, drugie, że przedstawiamy autorów książek albo osoby, które mają coś ciekawego, nowego do powiedzenia z zakresu edytorstwa, prawa autorskiego, nie wiem, tego, co się dzieje na świecie, w kulturze, na jakimś kongresie. Ale najczęściej są to autorzy świeżo wydanych, nowych, świetnych książek. Pisarze, tłumacze, w ogóle artyści muszą się organizować. O tym mówił Żeromski jeszcze zanim powstała Polska, odrodziła się Polska. I to zdanie Żeromskiego dzisiaj się potwierdza, nadal. Rok 89. I wtedy poproszony do głosu Jan Józef Szczepański mówi tylko, że proszę kolegów, myśmy powinni tutaj w tym, obojętnie jak je nazwiemy, nowym stowarzyszeniu, bo już tam nie chciano wracać do ZLP, robić dwie rzeczy. Dbać o sprawy zawodowe pisarzy i o etos środowiska. Jest problem bardzo smutny i drażliwy. To jest po prostu pauperyzacja naszego pisarskiego środowiska. Nieliczne osoby pośród nas, autorzy bestsellerów albo kolejni pojawiający się nobliści, mogą sobie pozwolić na to, że utrzymują się na zupełnie niezłym poziomie, a czasami nawet bardzo dobrym poziomie materialnym z pisania książek. Cała reszta to tak jak zwykle w tym zawodzie bywało. Albo ma inne źródła utrzymania, albo jeśli są to ludzie całe swoje życie poświęcający wyłącznie literaturze, mało praktyczni, mało życiowo zaradni, no ci ludzie, trzeba sobie to po prostu powiedzieć, żyją na granicy nędzy. Pieniądze, jakie państwo ułożyło od 1989 roku do dzisiaj na takie instytucje kultury jak teatry, filharmonie, muzea, są po prostu nieporównywalnie wyższe od tego, co łożą na literaturę. Wydaje się, że literatura polska przysparza chwały polskiej kulturze w świecie więcej niż niektóre inne dziedziny twórczości polskich artystów. A w tych proporcjach dotowana jest przez państwo o wiele niżej, o wiele bardziej skąpo. Sprawa emerytur twórczych, bo raptem się to wszystko posypało. Przedtem płaciło się jakieś tam pieniądze, prawda, na emerytury twórcze i raptem to było stop. Owszem, można było płacić, tylko że składka przewyższała wszystkie możliwe zarobki pisarza. Mamy 30 lat, ale to jest właśnie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby coś zmienić w stosunku społeczeństwa i władz politycznych do stowarzyszenia. Musimy sobie powiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniły. Że literatura, tak jak kiedyś to określił Henryk Elzenberg, jest krwiobiegiem całej kultury. Maksyma Henryka Berezy, jednego z największych polskich krytyków literackich. On mówi, jeżeli czegoś nie ma w literaturze, to znaczy, że tego nie było.